Okej, więc co będziecie potrzebować, to tylko mleko, lody i jakikolwiek batonik. Ja akurat wybrałam Kinder Bueno i mam lody waniliowe. Niestety nie mam kremowych, ale jeżeli macie kremowe, to użyjcie ich. I oczywiście mi. Okej, więc ja nabieram taką plastikową łyżką lody. Okej, jak widzicie, nabrałam tych lodów dość sporo. Teraz mleko. Też dość dużo. I nasze kochane Kinder Bueno do środka. I teraz miksujemy. Więc jak widzicie, mój milkshake jest skończony. Pycha. Więc jeżeli Wam się ten filmik podobał, jeżeli macie smaka do takiego milkshake'a, to jak widzicie, są to trzy tylko rzeczy, które zazwyczaj są w domu. Więc zapraszam do takiego przepisu. Jest bardzo prosty, każdy zresztą się pewnie domyśla, jak go zrobić. Może są osoby, które nie wiedziały, mam nadzieję, że przynajmniej takim osobom pomogłam. Więc jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Oczywiście paluszki w górę. I subskrybujcie. I zapraszam do następnego.